Cześć, tu doktor Tronik. W dzisiejszym filmie pokażę Wam kilka nieciekawych cech takiego bezpiecznika polimerowego, właśnie akurat takiego 750 mAh, który tu mam. Właśnie w takim obwodzie zobaczymy sobie, jak ten bezpiecznik zabezpiecza albo nawet nie zabezpiecza obwodu i z czym to się może wiązać. Mówmy sobie jeszcze tak na szybko tutaj schemat pomiarowy, a zaraz opowiem, kiedy to może mieć fatalne skutki, jeśli się pewnych rzeczy nie przewidzi. Więc będziemy mieli oczywiście oscyloskop z dwoma kanałami. Przygotowany, jeszcze nie jest uruchomiony. Za chwilę to stanowisko włącza, bo możemy w sumie uruchomić teraz. I do kanału pierwszego będziemy mieli podłączony zasilacz. Jeden to będzie zwykły zasilacz laboratoryjny z ograniczeniem prądu. A drugi to będzie przetwornica Flyback, taka 25W, tak z Minwella, która da nam w okolicach tam 12V i około 2A prądu, więc ten bezpiecznik rejtowany czy określony przez producenta na poziomie 750 mA jako prąd hold, czyli taki, który na pewno on wytrzyma, i prąd trip, czyli w momencie, kiedy on zaczyna się już faktycznie nagrzewać i będzie dochodził powoli do jego rozłączenia, to jest 1,5 A prądu w zakresie pomiędzy 750 a 1,5. W zasadzie ta charakterystyka może być różna. Nie mam tutaj doświadczenia i nigdy takich charakterystyk nie ściągałem. Prawdopodobnie po prostu się nie będzie włączał, albo będzie się wyłączał, to znaczy przerywał obwód w czasie powiedzmy 5-10 minut, czyli z punktu widzenia zabezpieczenia to są całe wieki. Może to jest jakiś pomysł na kolejny film. Więc do punktów A i B dołączamy sobie zasilacz laboratoryjny właśnie, lub najpierw laboratoryjny z ograniczeniem prądu do 2A. 2A, czyli jesteśmy powyżej tripu, tu także jesteśmy powyżej tripu. To napięcie będzie wstępnie mierzone przez kanał pierwszy oscyloskopu, tak abyśmy sobie obserwowali, jak to napięcie wygląda, i następnie mamy wyłącznik, więc jak zewrzemy ten obwód, to prąd z zasilacza popłynie nam sobie tutaj przez ten bezpiecznik, przez rezystor 1 Ohma i z powrotem do zacisku ujemnego zasilacza. Na bezpieczniku pojawi się praktycznie całe napięcie zasilające, więc będzie chciał popłynąć taki prąd, jak daje nam w tym wypadku ograniczenie. Lub jeśli ten bezpiecznik miałby dużą rezystancję i byłby bezpiecznikiem o jakimś małym nominale i napięcie byłoby tu małe, to czasem ten prąd niekoniecznie przekroczy nam prąd trip. No to też trzeba zwrócić gdzieś tam uwagę, bo każdy bezpiecznik ma pewną rezystancję, więc jakbyśmy tu dali powiedzmy 1,5V, to ten prąd nam na pewno nie osiągnie wartości 750 mA, no bo rezystancja po prostu jest za duża takiego bezpiecznika. To należy takiej informacji szukać właśnie w notach katalogowych. Ten prąd płynąc sobie tutaj dalej odłoży nam napięcie na rezystorze R1, które będzie proporcjonalne do prądu płynącego w tym obwodzie, 10-krotnie mniejsze, więc na każdy 1 V tutaj to mamy 10 A, czyli na 100 mV mamy 1 A. Kiedy taka sytuacja z takim bezpiecznikiem polimerowym jest problematyczna? No w takiej sytuacji, kiedy mamy jakiś układ elektroniczny, w którym mamy przetwornicę DC-DC, jedyną na pokładzie, która musi dzielić napięcie wyjściowe, na przykład 5V, z jakimś układem mikroprocesora, z jakimś wyświetlaczem, z jakimiś IO-ami, z jakimiś pamięciami, nie wiem, magistralami, kwadrat CRS-em itp. itd. I z drugiej strony to samo napięcie jest wykorzystane do zasilania zewnętrznego jakiegoś modułu współpracującego z tym urządzeniem. I to złącze jest potencjalnie narażone na zwarcie. Znaczy gdzieś tam w dokumentacji klient sobie życzy, żeby to złącze było zabezpieczone przed zwarciem w taki sposób, aby to urządzenie po prostu nie uszkodziło się, nie dochodziło do jakiejś utraty funkcjonalności tego bloku. No i w momencie, kiedy tu dochodzi do zwarcia, ten bezpiecznik wymaga prądu na poziomie, załóżmy, że to jest ten sam bezpiecznik, czyli 1,5 A, a to jest przetwornica na przykład 2A, no to w zasadzie mamy 2A w ograniczeniu prądu, czyli mamy taką charakterystykę, tak? Tu jest napięcie wyjściowe, czyli powiedzmy mamy 5,5,5,5V, powyżej 2A to napięcie nam gwałtownie spada, więc jeżeli ta przetwornica jest w stanie podtrzymać tutaj prąd 2A w tym miejscu, no to ten bezpiecznik ulegnie przepaleniu tam w czasie 4-5 sekund, zaraz Wam pokażę właśnie taki pomiar. Ale napięcie w tym miejscu spadnie nam do zera, bo doszliśmy do limitu tej przetwornicy. Układ bezpiecznika nie jest ograniczeniem prądu. On nam nie wprowadzi ograniczenia prądu do 1,5 A. Tu popłynie tyle prądu, ile w zasadzie da ta przetwornica. Ale im większy będzie ten prąd, tym szybciej się ten bezpiecznik spali. Co nie oznacza, że napięcie w tym miejscu nie spadnie nam
poniżej powiedzmy 3,3 V, bo to na bank jest murowane, że to napięcie spadnie, w związku z tym cała ta część zasilana przetwornicą właśnie ulegnie wyłączeniu. No i jeżeli to jest stan niedopuszczalny, to mamy problem. Jak sobie z tym poradzić? No w tym miejscu musimy mieć źródło prądowe, coś co nam ograniczy prąd i po chwili się wyłączy, czyli taki powiedzmy układ elektronicznego bezpiecznika, czyli przez na przykład 20-30 milisekund pompujemy tutaj 1,5 A, o ile taki prąd nominalny jest tu potrzebny, plus jakiś tam oczywiście zapas, a po na przykład tych 20-30 milisekundach odłączamy to wyjście. Czyli tu był jakiś MOSFET, jakiś tranzystor z układem napięcia referencyjnego, mierzący prąd, który nam po prostu wyłączy ten obwód. Więc to jest jedno z chyba najlepszych tutaj rozwiązań. Oczywiście to będzie pewien spadek napięcia wymagany właśnie przez to źródło prądowe, ale to też być może temat na inny film. No dobra, podsumowując, w takim układzie zwarcie gniazda dostępnego dla użytkownika powoduje przepływ prądu do prądu ograniczenia tej przetwornicy. W związku z tym spadek napięcia w tym miejscu jest niedopuszczalnie mały i uniemożliwia pracę nam tej części, no bo cały prąd zamiast płynąć nam do zasilania części funkcjonalnej płynie nam do złącza, no i my czekamy aż ten bezpiecznik się po prostu spali. Ok, no dobra, to zróbmy sobie jakiś pierwszy pomiar. To może najpierw co? Aha, jeszcze jedna uwaga, widzicie. Tak to jest, jak się nagrywa bez cięć. I bez jakiegoś większego przygotowania, notabene. Nie zawsze ta charakterystyka przetwornicy jest taką właśnie prostokątną charakterystyką, gdzie mamy pewne stałe napięcie. Tutaj jakaś sztywność oczywiście tej przetwornicy, więc to napięcie tam delikatnie nam będzie spadać. A potem mamy taki, tak jak siekierką by uciął ktoś, charakterystykę po prostu pionową w dół aż do 0 V. Czasem mamy charakterystyki na przykład takie, gdzie tu mamy w zasadzie stałą moc w tym fragmencie. Tu oczywiście jest i wyjściowe, a tu jest u wyjściowe. Czyli mamy stałe napięcie cały czas, coraz większy prąd ciągniemy, w końcu przetwornica wchodzi w ograniczenie mocy, następnie wchodzi w ograniczenie prądu. Ale czasem spotykamy się z czymś takim, z takim podcięciem, to znaczy w tym miejscu, kiedy osiągniemy ten punkt, albo trochę niższy w zasadzie, on często jest wyznaczony jakimś napięciem. We flybacku na przykład, który jest zasilany pomocniczo z dodatkowego uzwojenia w transformatorze przetwornicy, to spadek tego napięcia na wyjściu także powoduje spadek napięcia na tym zasilaniu pomocniczym, bo tam mamy po prostu stabilizację magnetyczną, no i ten kontroler po prostu się wyłączy, więc albo tu dochodzi do hiccupu, czyli takiej czkawki, że przetwornica próbuje wstać, tak, pracuje takimi paczkami, właśnie to będzie obserwowalne w przypadku tego zasilacza i pracy tego zasilacza na zwarcie zabezpieczone bezpiecznikiem polimerowym. Albo dochodzi do takiego podcięcia tej charakterystyki wyjściowej, kiedy wracamy z napięciem wyjściowym też do zera, no i albo tutaj się blokujemy, albo próbujemy znowu dalej wstawać właśnie w formie takiego hiccupu. No dobra, to mamy, to ja biorę krzesło i zrobimy sobie pomiar. Pomiar najważniejszy. Oscyloskop już pracuje, już się nagrzewa, żeby wynik był mega stabilny, dokładny. Bo widziałem w komentarzach różne komentarze dotyczące tego, jaki to ja mam sprzęt. Coś tu krzywo to wygląda, w którą stronę. Zobaczcie, poprawię jeszcze tylko stojak. Dobra, mamy to. Dobra, uruchamiamy tę przetwornicę. RS2512, RS o trafał stępień 2,1 A, 12 V. Ona jest chyba ustawiona na jakieś 13, tam 6 V, bo służy mi do ładowania akumulatora. I w związku z tym ona chyba, w związku z tym też brzmiała trochę niższy chyba prąd, zaraz sobie zobaczymy. A to jest cały układ pomiarowy. Pomiarowo-testowy bym powiedział. W tym miejscu mamy 0,1 Ohma rezystor, bezpiecznik polimerowy, tutaj takie gold piny tylko po to, żeby sobie coś tam pomierzyć. Tym wyłącznikiem będziemy po prostu uruchamiać, uruchamiać zwarcie, czyli on zamyka nam ten obwód. O, widzę, coś tu się odlutowało. Dobra, musimy to przylutować, bo tu jest wejście na zasilacz, właśnie ten minuelowski. Widzę, że to złącze DC no nie wytrzymało jakichś naprężeń mechanicznych. No to sekunda.
To nie tyle złącze nie wytrzymało, co oczywiście lód nie, nie wytrzymał. Dobra, to tu będziemy sobie podpinać nasz zasilacz. W przypadku tego zasilacza laboratoryjnego z ograniczeniem prądu tego, o którym tu wspomniałem na samej górze. W zasadzie on był jako pierwszy, to może go zrobimy jako pierwszy, to mam po prostu krokodylki. Dobra, ja go sobie ustawię na 5 V, zaraz sobie zobaczymy to napięcie na oscyloskopie. Prąd jest ograniczony do 2 A, więc tak, masa idzie tu. Plus idzie tu. Masa z tej strony. Sondy oczywiście. Tu jest właśnie przylutowana już ta sonda 1:1, tak naprawdę to do kanału drugiego, nie widzicie, tu jest 1:1, tutaj nie dzieliłem już sobie tego sygnału przez 10 i tą sondę wpinamy sobie na napięcie bezpiecznika, czyli, na napięcie zasilacza, to będziemy obserwować, napięcie na zasilaczu, w momencie zwarcia to i tak to będzie napięcie na bezpieczniku plus, tam oczywiście jakiś prąd płynący przez ten rezystor 100 miliohmów. Podniesie nam trochę to napięcie, znowu ten lód nam poleciał, kurde, dobra, chwila, muszę to przylutować chyba lepiej, nie wiem, takie słabe spoiwo. Dobra, wygląda lepiej, zobaczymy czy wytrzyma. Podpinamy sobie napięcie zasilania, wyłącznik jest wyłączony, dobra, to będziemy teraz patrzeć na oscyloskop. Czemu ja nie widzę 5 V? 5 V to znaczy, że to mi nie łączy. OK. Chwycimy to z tej strony. Dobra. Tu mamy 5 V. Właśnie to jest napięcie z zasilacza. To, co jest u góry. Na dole będziemy widzieć prąd. Prąd jest, pamiętajcie, tam na rezystorze 0,1 Ohma, więc każde 50 mV na działkę. Chyba muszę zgasić tą lampę, bez syf. Każde 50 mV na działkę to tak naprawdę jest 500 mA, więc mam 501, 502 za dużo, czyli zrobimy sobie 100 mV, czyli 2 A to jest tu. Dobra, uruchamiamy zwieracz, ten oto wielkachny zwieracz. Zobaczymy, co się stanie. Powiedzmy sekunda na działkę. Więc mamy napięcie, ładnie mamy zasilanie całego układu i cyk. Zasilacz wszedł w ograniczenie. O, i tu nam bezpiecznik rozłączył. Możemy to zmierzyć jeszcze kursorami, to znaczy zmierzyć nie to, tylko czas, w którym ten bezpiecznik uległ rozłączeniu. I zaraz omówię, co tu widać. Tu jest początek i koniec. Czyli mamy delta T 3,5 sekundy. 3,5 sekundy. Dobra, a co tu widać? No mieliśmy na początku napięcie zasilania. Załóżmy, że tutaj w zakresie tej koncepcji, tego układu wszystko pracowało. I dochodzi nagle do zwarcia na tym wyjściu dostępnym dla użytkownika. Pojawia się prąd płynący, prąd zwarcia płynący przez to złącze, prąd płynie przez bezpiecznik i napięcie w tym miejscu wynosi około, to jest 2 V na działkę, czyli to jest 0,8 V, więc już w tym momencie wszystko nam pada. Oczywiście tam są pewnie jakieś kondensatory jeszcze, które nam podtrzymają na chwileczkę pracę, ale przy czasach na poziomie 3 sekund my możemy założyć, że to napięcie jest po prostu wyłączone, więc cały procesor, wyświetlacz, pamięci, cała nam komunikacja jakby z tym układem pada. No i tu widać, że mamy cały czas stały prąd, tak? Mamy tą prostokątną charakterystykę UI, czyli mamy 2 ampery, 2 ampery, 2 ampery, 2 ampery. Cały czas, do momentu oczywiście, kiedy bezpiecznik się rozłącza, tu widać, że on się nagrzewa, wzrasta jego rezystancja, wzrasta w związku z tym spadek napięcia na tym bezpieczniku, w związku z tym, że wzrasta spadek napięcia na bezpieczniku, on się coraz bardziej grzeje, no bo tutaj moc czynna, czyli iloczyn napięcia i prądu jest coraz większy, no i tu widać taką gwałtowną charakterystykę wyłączenia. No i zasilacz powraca do napięcia 5 V, czy przetwornica nam wróci do napięcia 5 V, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje z prądem. Jeszcze na, mam tutaj tylko 2 sekundy, ale możemy sobie spokojnie wyzwolić ten pomiar jeszcze raz. O, on był właśnie teraz wyzwolony, czyli grzeliśmy ten bezpiecznik. To spróbujmy jeszcze raz. Cyk. No i teraz jest gorący, tak? Tak, nagrzana jest ta płytka. Ale no to zresztą to też jest w sumie ciekawa obserwacja, bo ten prąd w tym miejscu nie spada do zera. W przypadku bezpiecznika to pikowego mielibyśmy przepalenie wkładki. Wyłączymy go, żeby go nie katować. A tu mamy cały czas w okolicach 300 mA prądu. Czyli mimo, że bezpiecznik zadziałał, to przetwornica wydaje cały czas 300 mA prądu z siebie. Być może należy to wziąć w waszym układzie gdzieś pod uwagę. No dobra.
to dwa wnioski, trzy wnioski. Ten czas palenia, to tutaj już jest relatywnie krótki, bo ten bezpiecznik jest nagrzany. Notabene to jest wniosek, czyli jeżeli go... O, schłodzimy go na przykład. Dmuchniemy w niego zamrażaczem, a w zasadzie sprzężonym powietrzem, tylko odwróconym do góry nogami. Palnym, o dziwo. Sprawdzimy, co się stanie, jak muchnę w niego właśnie... Nie wiem tylko, czy go najpierw... Najpierw go obrazimy. Tak solidnie. Tak, popatrzcie, tu już trochę lodu się odchodziło. Goldpiny oszroniały, więc tam na pewno mamy fajną, niską temperaturę. Wracamy tutaj, zobaczymy teraz, jaki jest czas spalenia tego bezpiecznika, kiedy powiedzmy pracowało nasze urządzenie na dworze w temperaturze minus 20 stopni. No to ja nie mam pojęcia, ale zobaczmy. O, ciągniemy cały czas prąd, ciągniemy cały czas prąd. Widać, że to wszystko jest oszronione. Cały czas, o kurczę, zabraknie skali. Napięcie nawet jeszcze nie wzrasta. Mamy napięcie w sensie na bezpieczniku. O, teraz zaczęło się powoli podnosić. Jaka jest tu moc strat? Tu jest takie 300 mV, czyli 600 mW około w tym momencie na bezpieczniku. O kur... Całe wieki. Widzę na zasilaczu. O, teraz poleciało szybko napięcie w górę i mamy wyłączenie. Mhm. No to wnioski z tej obserwacji następujące, że temperatura będzie zdecydowanie wpływała nam na szybkość wyłączenia i także będzie nam wpływała na dwa parametry, ten trip current i hold current. Im bezpiecznik zimniejszy, tym te wartości będą większe. Im ten bezpiecznik cieplejszy, tym te wartości będą cieplejszy, tym wartości będą niższe, im zimniejszy, tym będą wyższe. Więc tutaj ciężko mówić o ochronie w zakresie konkretnego ograniczenia prądu, nawet jeżeli przyjęlibyśmy na przykład plus minus 20% czy 30% margines. No ale ten czas to wydłużył się na mnie z parokrotnie, nie wiem, nie wyliczyłem ile, ale na pewno to było ponad 20-30 sekund. Mhm. Dobra, to co? Podpinamy flybacka z tego zasilacza minimalnego. Czyli tak, to idzie out. Ten układ jest jeszcze zimny. Widać jeszcze tutaj krokodylek się trochę oszronił. Poszroniony, oszołomiony. Wpinamy zasilacz. Wpinamy. Gdzie my się tym plusem podepniemy? Tu podepniemy się. I wpinamy zasilacz Minuela. 2,1 ampera, czy tam 2 ampery. Zobaczymy zresztą, bo to się nam wszystko ładnie tutaj zarejestruje. Zwieracz w pozycji wyłączonej. Załączamy napięcie. Mamy jakieś napięcie na wyjściu, tak, to jest około, no tam powiedzmy 13 V. To co? Uruchamiamy zwieranie. O, i tu mamy przykład, kiedy takie zwarcie na wyjściu, jeśli by się pojawiło i nikt by tego, nie wiem, nie zauważył, albo gdyby uległ uszkodzeniu komponent dołączony do tego gniazda, to taka przetwornica już nigdy nam nie wstanie, nie zasili układu, bo ona ma zabezpieczenie typu hiccup, czyli ma taką czkawkę. Został przekroczony prąd wyjściowy, czyli w przypadku flybacka to pewnie został przekroczony prąd w rezystorze sensingującym po stronie pierwotnej. Nie sądzę, żeby ktoś tam kiedykolwiek sobie robił zabezpieczenie po stronie wtórnej. No i przetwornica, napięcie na wyjściu spadło. Pewnie spadło też napięcie zasilania pomocniczego, właśnie z uzwojenia dodatkowego na transformatorze. No i ta przetwornica próbuje wstać. W momencie, kiedy ona ma zerowe napięcie, to prąd po prostu jest na wyjściu zerowy, zresztą to tu widać. Bo tutaj nie ma cudów. I tam pewnie dochodzi do ładowania przez rezystor z napięcia sieciowego kondensatora takiego do startu tej przetwornicy, więc ona chwilowo wystartuje, próbuje podnieść napięcie wyjściowe, to się jej oczywiście nie udaje, no bo mamy tam zwarcie po prostu na wyjściu przez ten bezpiecznik. No i w związku z tym, że to napięcie na wyjściu nie jest w stanie się podnieść, a pobór prądu samego kontrolera jest na tyle duży, że ten kondensator pomocniczy po stronie pierwotnej jest zbyt mały, no to nam po chwili po prostu nam pada. Albo tutaj być może zadziałowuje nam zabezpieczenie prądowe. To ciężko mi to odkreślić. Chodzi tylko o sam charakter. Jak widzicie, w przetwornicach właśnie zabezpieczenie typu hiccup, takie, które nie mają jednak tej charakterystyki prostokątnej, tylko po prostu od razu przechodzą, odłączają się po pewnym czasie, no to jest to problematyczne. Pytanie, a gdyby tu był duży kondensator na wyjściu, no to tak, też byśmy mogli prawdopodobnie dojść do ograniczenia prądu, ale ta porcja energii, która tutaj jest przekazywana,
właśnie w wyniku narostu tego napięcia, w związku z tym tu jest też prąd. Ile tego prądu mamy? Właśnie 1, 2, 3, prawie 4 ampery. Ona podładowuje nam ten kondensator, więc wystarczy kilka takich cykli. Zwróćcie uwagę, to jest 100 milisekund z prądem 4 ampery. To jest w sumie dość sporo ładunku. W związku z tym napięcie nawet na dość dużej pojemności ono nam szybko po prostu wzrośnie. Ale w przypadku zwarcia, kiedy doszło do uszkodzenia urządzenia dołączonego do takiego dostępnego dla użytkownika wyjścia, nic nie zrobimy, lub gdy doszło do uszkodzenia modułu, który tam pracuje. Więc należy mieć na uwadze, jak takie coś zabezpieczyć, tak samo jak tutaj. Ograniczyć prąd źródłem prądowym. Chyba, że macie inne pomysły, jak takie coś zrobić, bardzo chętnie się z nimi zapoznam, piszcie w komentarzach. I mi na ten etapie przychodzi właśnie takie rozwiązanie, notabene mam gdzieś taką malutką płytkę, gdzie takie ograniczyć. I to być może pokażę w następnym filmie, jak to działa. Taki moduł. I ten układ ogranicza nam prąd i po pewnym czasie rozłącza wyjście. Dlaczego trzeba też się tutaj rozłączyć? No dlatego, że na zwarciu, na źródle prądowym będziemy mieli odłożona będzie większość napięcia, zasilania i przy dużym prądzie, czy przy dużym ograniczeniu prądu tranzystor tam pracujący będzie w stanie aktywnym, będzie się bardzo mocno nagrzewał. W związku z tym nie chcemy tutaj doprowadzić do jego uszkodzenia, tylko po prostu chcemy go po pewnym czasie wyłączyć, wtedy dać znać na przykład mikroprocesorowi, słuchaj, właśnie doszło do zwarcia na wyjściu, ja się musiałem wyłączyć, albo zastosować jakiś taki układ, który automatycznie go restartuje co jakiś czas. Dobra, tu mamy dalej tego hiccupa. Spróbujmy jeszcze raz, do pewności. Może byśmy podgrzali ten bezpiecznik, słuchajcie. Tak, mamy hiccup, spróbujmy, czy weźmiemy hot aira, ustawimy go sobie na 300 stopni. Podmuch na full i dmuchamy. O! Udało się. 300 stopni to może zbyt hardkorowo. To schłodzimy go. Dasz się schłodzić i wyłączysz, czy nie? Teraz będzie problem, bo musimy przejść przez cały stan aktywny, więc tam będziemy mieli sporo prądu. Przez stan aktywny mamy na myśli przejść z tym napięciem przez powiedzmy 6 V, gdzie chociaż przy 6 V się powinno wyłączyć, ale tu mamy cały czas kupę prądu, czyli te 2 ampery, więc nawet jak obniżymy to napięcie o tam 2-3 V, to jest to dalej spora moc strat, która może tu wystarczyć do odbierania ciepła. Ja go schłodziłem, zobaczymy. No i mamy powtórkę. Dobra, jak widzicie, tutaj można bardzo wiele ciekawych eksperymentów pokazać. Można by to jeszcze zostawić z jakimś bezpiecznikiem polimerowym typu z wyprowadzeniami THT, czyli do montażu przewlekanego, który ma jeszcze większą bezwładność cieplną, większą pojemność cieplną, i z bezpiecznikiem topikowym. No ale przy tych czasach palenia, nawet przy przekroczeniu tego prądu nominalnego dwu czy trzykrotnie, no to taki bezpiecznik polimerowy pali się mniej więcej, jeżeli nie mam oczywiście takiej charakterystyki, bo tutaj topikowy też nic nie zrobi, to on się spali w czasie porównywalnym do bezpiecznika polimerowego. Czyli polimer to jest w sumie taki zwłoczny bezpiecznik, na przykład 5x20 mm. Oczywiście tutaj bardzo generalizując. Dobra, dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na szkolenie z konstruowania zasilaczy i torów zasilań z przetwornicami DC-DC. Więcej szczegółów na stronie www.doktortronik.pl, tam wrzucę też link w opisie. Zapraszam też do śledzenia mnie na LinkedInie, tam też jest na przykład konspekt tego szkolenia. No to tyle, do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!